Cześć, bardzo Wam dziękuję za 2000 subskrypcji. Jest mi miło, że moje filmy Wam się podobają. Także proszę o jeszcze łapki w górę, jak każdy. Dzisiaj coś innego, nie będzie o przemyśle, chociaż temat też związany jest z przemysłem. Oczywiście już bohatera dzisiejszego filmu znacie, ponieważ będzie to wyjątkowy, bardzo ciekawy, bardzo ładny zresztą most, który jest zabytkiem od 1985 roku, więc zapraszam na film o moście Lutosławskiego w Lublinie, jednym z dwóch takich mostów w naszym mieście. Także miłego oglądania. Most na rzece Bystrzycy. Najważniejsza inwestycja pierwszej dekady XX wieku. Inwestycja, która spięła starą część miasta z nowymi dzielnicami, które się właśnie budowały, z dzielnicami przemysłowymi, takimi jak Piaski, dzielnica 10, Kośminek, Bronowice. Tam było bardzo dużo fabryk. Miasto, to stare miasto i śródmieście były już zbyt ciasne na rozbudowę, dlatego postanowiono wybudować taki oto duży 40-metrowy most. Dlaczego ten most jest wyjątkowy? Dlatego, że jest to jeden z nielicznych i jeden z pierwszych mostów żelbetowych w Polsce, wykonany nowoczesną wówczas metodą Hennebig, która polegała, mówiąc krótko, na wbijaniu gotowych żelbetowych elementów w podłoże. Dlaczego ten most jest tak istotnym dla Lublina? Ono przede wszystkim ukształtowało te dzielnice południowe, dały możliwości do rozwoju przemysłu, dlatego że otworzyły się nowe, ogromne obszary, które były płaskie, w pobliżu rzeki Bystrzycy i Czerniejówki, wolne od jakiejkolwiek zabudowy, dające właśnie możliwość lokalizacji tam przemysłu. Jak wyglądała budowa? Tego dokładnie nie wiemy, ponieważ nie zachowało się zbyt wiele dokumentów. Jest jeden plan z 1908 roku, który pokazuje, że w momencie, kiedy budowano ten most, była zrobiona tymczasowa przeprawa, która była mniej więcej w tym miejscu. Był to drewniany most, znacznie węższy od tego, który jest docelowo. Natomiast sam most Lutosławskiego, bo takie ma imię, został wybudowany w miejscu starego drewnianego mostu pochodzącego jeszcze z 1824 roku, który to most możecie zobaczyć między innymi na obrazie Filipa Dąbka Wjazd generała Zajączka. Wyglądał tak. Na jednej z fotografii, właściwie ze starszej fotografii, widać jeszcze ten drewniany, oryginalny most. Także prawdopodobnie ta fotografia, którą teraz gdzieś tam tu widzicie albo tutaj, jest sprzed 1908 roku i właśnie ona przedstawia ten stary, oryginalny, drewniany most. Fotografia wykonana gdzieś z tamtej okolicy, z przedmieścia Piaski. Natomiast ten drewniany most, on był bardzo często niszczony poprzez powodzie, stąd też między innymi decyzja o zastąpieniu go właśnie tym potężnym żelbetowym obiektem. Do wybudowania takiego mostu zabierano się konkretnie. Przede wszystkim sprowadzono z Warszawy potężną maszynę parową, która wbijała te pionowe elementy i zakotwiczenie przyczółków. Chodzi o takie solidne posadowienie tej ciężkiej, potężnej 40-metrowej konstrukcji na bardzo miękkim podłożu, jakim jest Dolina Rzeczna. Oczywiście sama rzeka wyglądała zupełnie inaczej. Ona była nie tak uregulowana jak obecnie, aczkolwiek już w pewnym stopniu była okiełznana, ujarzmiona. Z takich ciekawostek jeszcze warto dodać, że po prawej stronie znajduje się ciek wodny, który został przykryty, skanalizowany tak, aby móc go gdzieś tam ukryć, żeby nie stanowił przeszkody właśnie dla dzielnic przemysłowych. Zobaczmy, jak wygląda most od dołu, od tej strony, od tej konstrukcji nośnej. Także rzucimy okiem sobie na tą konstrukcję żelbetową metody Hennebig. Wspomniałem o metodzie, którą był wybudowany ten most. Metoda pochodziła od nazwiska François Hennebiga. Był to francuski inżynier samouk zresztą, który to opatentował w 1892 roku taką innowacyjną metodę, która polegała na tym, że takie stalowe elementy zatopione w betonie łączono w taki jeden wielki monolit. Tam na górze jest rozwidlenie tych drutów żelbetowych, natomiast całość jest zamknięta właśnie w takim jednym betonowym bloku, który to następnie był właśnie wbijany, umieszczany w głąb tego podłoża. O wytrzymałości tej konstrukcji świadczy to, że ten most wybudowany w 1909 roku, w ciągu roku, wytrzymał praktycznie dwie wojny światowe,
potężny ruch kołowy, pojazdy bojowe, czołgi, wytrzymał ten most naprawdę bardzo dużo. Tu takimi elementami, na które warto zwrócić uwagę, są, ja to tak nazwę, łamacz lodu. To oczywiście służy do kruszenia lodów. Dawniej rzeki zamarzały, rzeki transportowały ogromne ilości... Coś wybuchło. Ogromne ilości lodu. Więc ten most, on też dodatkowo był takim lodołamaczem. Chodziło o to, żeby nie zagrozić tej konstrukcji. Pierwotnie most miał nawierzchnię klinkierową, taką jaką teraz widzicie. Później ta nawierzchnia klinkierowa w 1917 roku została zastąpiona kostką dębową. Chodziło o to, żeby troszeczkę tą nośność mostu zwiększyć, ponieważ planowano linię tramwajową właśnie ze Starego Miasta do dzielnic Nowych Przemysłowych. Natomiast później znowu wrócono w latach 30. do kostki klinkierowej, dlatego że tramwaje w Lublinie niestety się nie pojawiły. Ten most był bardzo szeroki jak na tamte czasy, ponad 16,5 metra szerokości, po to, żeby mogły się mijać właśnie pojazdy szynowe. Okres wojny był dosyć łaskawy dla tego pięknego mostu. Na szczęście nie został on zniszczony w wyniku działań wojennych. On był bardzo ważną przeprawą, ponieważ ze Starego Miasta tym mostem prowadził trakt właśnie na obóz na Majdanku, więc Niemcy korzystali dosyć intensywnie z tego mostu, nie tylko Niemcy, później Rosjanie także. Natomiast w latach 70. położono na tym moście żelbetową płytę, dodatkowo zalano jego nawierzchnię asfaltem. Miała to być tymczasowa konstrukcja, natomiast ten cały ruch samochodowy, który widzicie za moimi plecami, on odbywał się przez właśnie most. Trolejbusy, autobusy, ruch pojazdów indywidualnych, to spowodowało, że most był w coraz gorszym stanie i w latach 70. planowano rozbiórkę właśnie tego oto pięknego zabytku. Na szczęście, po wielu latach starań udało się ten most uratować, czyli wpisać go do rejestru zabytków, a następnie w 2011 roku dopiero ten most doczekał się takiej solidnej renowacji, kiedy to wymieniono całą nawierzchnię, wzmocniono, odrestaurowano go od A do Z i od 2012 roku, kiedy to Rada Miasta uchwałą przyjęła nową nazwę, jest to most imienia Lutosławskiego, czyli inżyniera, który projektował ten most. Tu są, odbywały się często właśnie różne konkursy, różne pokazy taneczne. Jest to taki most kultury, miejsce spotkań dla Lublinian, także zmienił swoją funkcję. Fajnie, że został zachowany. Styl, w jakim wzniesiono ten most, to oczywiście nic innego jak modny wówczas neogotyk. A architektem był Jan Heirich, który to był to polski architekt, który później został w latach 20. ministrem sztuki. Bardzo charakterystycznymi elementami są właśnie takie neogotyckie, ostre szczyty, które nawiązywały właśnie do minionych epok właśnie gotyku i oczywiście piękne zdobione balustrady. Te balustrady, które widzicie, są niestety nieoryginalne. Zostały one zastąpione nowymi, zrobionymi od zera. Tamte stare już się posypały. Natomiast kilka z nich jest faktycznie oryginalnych. Można je rozpoznać po tym, że mają taką bardziej chropowatą strukturę. Jak będziecie na moście, poszukajcie, które balustrady są oryginalne, a które są współczesne. Jeśli filmik się Wam podobał, napiszcie jakiś komentarz na dole, coś ciekawego. Dajcie oczywiście tradycyjnie łapkę w górę, zasubskrybujcie, niebawem coś nowego się pojawi. Także piszcie też w komentarzach, jakie macie pomysły, jakie chcecie filmy, jakie macie uwagi. Także do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!